po wygnaniu franciszkanów z klasztoru. Czy wiecie Państwo, że nie wszyscy franciszkanie odeszli z miasta po reformacji? Naprawdę? Co Pan powie? Tak. Jeden z franciszkanów, Faustinus Schippe, pozostał w mieście, zmienił wyznanie i został pierwszym protestantem i pastorem. Mam jeszcze jedno ciekawostkę. Słucham. A cóż to takiego? Studiując materiały, znalazłem notatkę o podziemnym tunelu prowadzącym z klasztoru do drawskiego kościoła. Podobno był solidnie wykonany i zwieńczony smutnie. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam coś jeszcze ciekawego? Tak, prawda. Dobrze, że Pan mi przychodzi. Wróćmy do wcześniejszej epoki. Jest rok 1729. Wtedy to podziemny.